Dobra, cześć, tu Karolina. Zdecydowałam się na ostatnią kartkę. Wybór padł na tą girlandę właśnie od tego ptaszka z poprzedniego filmu. Użyję te wianki i tutaj mam właśnie taki skrapek z taką dziurą, skrawek papieru, który właśnie też zużyję i przytnę go sobie na 9 i 8. I moją bazę chciałam zostawić na 21 cm, ale on jest mniejszy, więc muszę ją też przeciąć, żeby mi pasowało. Muszę ją obciąć na 20 centymetrów i obcinam ją z dwóch stron, dam ją ciut mniejszą. Okej, pasuje. I mam tutaj też taką tekturkę z fabryki Weny w dniu urodzin. I chciałabym ją też użyć. I tu sobie przygotowałam właśnie takie też skrawki, żeby ją na czymś położyć. To już widzę, że odpadnie. Ale zobaczymy. To sobie urwę. Dobra, i tak jak wcześniej, od razu sobie przykleję ten papier. I ten papier, nie wiem gdzie mam. O. On tutaj miał, on był z tej komunijnej kolekcji i miał te winogronka, te liście winogron, ale ja je odcięłam. I tutaj został jeden, ale nie rzuca się aż tak w oczy, mi się wydaje, i go tak zostawię po prostu. I teraz tutaj sobie podniesiemy do góry. Kończy mi się tu pirmata, a nie chce mi się teraz po nią wstawać, więc sobie użyję kosteczek. Ja tutaj cały czas robię kartki raczej do koperty, raczej płaskie. Tam jedna była trochę grubsza, ale też jakby co, tam powinna wejść, wydaje mi się, do koperty.
teraz mam te girlandy tutaj, a więc je sobie przykleję, zanim przykleję ten panel, który mam teraz w rękach. Po prostu go sobie odwrócę i zacznę od tego tutaj największego. Tu się złapie, tu się nie złapie, więc go podkleję. Teraz tutaj ten. Tu się też nie złapie, więc podklejam. Tutaj też tam klej i tutaj i ostatnie. Dam sobie tu. Dodam kleju. I przyklejam. Tak, i wymyśliłam sobie właśnie, że ta kartka będzie otwierana też w ten sposób. Szukam tej tekturki. Gdzie ona mi zniknęła? Ale jaj. Znalazłam ją tutaj z boku. Nie wiem, czy zrobię ją na takim delikatnym. Aha, bo jeszcze tu jest całe niezielone. Takie w kropki, albo takie zielone w sumie. Może na tym zielonym. I teraz tak sobie pomyślałam, że pomaluję to glossy akcent i zaleję, znaczy zasypię złotym brokatem. Tak, ale tutaj bym jeszcze chciała może coś dołożyć, jak już mam tyle tego powycinanego, to czemu nie? Sobie coś tutaj podokładam.
za bardzo wiem co, ale może tylko te lilie. Jakieś mniejsze tutaj. Dam tylko taką kropeczkę kleju. I tu jest też coś takiego mniejszego. Może tutaj. Jakieś listki może też. Są niepowycinane dokładnie. Ale w sumie tu jest tych listków. Może tą dziurę zakleję? Jakimiś tymi kwiatuszkami. Bardzo mi się podobają te motylki też. One mają taki fajny zielony kolor. Ja w ogóle lubię zielony kolor. Uwielbiam. No, więc mi się to bardzo podoba. O, taki biały. Nie wiem, teraz on jest taki jaśniejszy niż te listki i motylki, ale w sumie wszystkie to są takie jaśniejsze. Taka jestem trochę niezdecydowana. Już trochę śpiąca. Ile to ma? To ma 7 jakieś. Damy 9. Przytniemy na 9. Na 9 cm, ale to będzie trochę duże. Dobra, damy na 8.
rada na 7. 7, 7. Ups, przepraszam. Tak. I może zielonym to podbijemy. To było na 7 i zrobimy takie sobie... Może takie wgłębienia. Ja zawsze właśnie tak odwracam w drugą stronę i patrzę, czy to na pewno jest w dobrą stronę, znaczy dobrze ułożone, bo już parę razy mi się tak zdarzyło, że źle ucięłam i miałam cały kawałek do wyrzucenia. I tutaj jest na 4. 4 na 7, czyli damy, to obetniemy na równo, czyli damy 7,5, a to jest też krzywo, krzywo. Teraz 7,5. Taka delikatna ramka będzie. 7,5 na 4,5. I tutaj też te brzegi. Ja mam dziurkę czy z depy kraftu i on tutaj ma 3 możliwości wycięcia. Mam zaokrąglacz, ten taki wklęsły i brzuszki takie. I tutaj właśnie bardzo często u mnie gości na biurku. Ja bym to chciała sobie najpierw przykleić, a potem dopiero gdzieś tu widziałam jeszcze jakiś kawałeczek birmaty, żeby go zużyć. Taki mały. Dobra. Więc sobie dam na piankach. Tutaj. Tutaj to samo. Najpierw sobie właśnie przykleję, a potem będę się bawić w sypanie. I malowanie, żeby mi to na pewno się nie zepsuło, żebym już mnie nie kusiło, żeby to przyklejać, próbować. A tak właśnie już będę miała przyklejone, tylko sobie to strzepnę i kartka będzie gotowa tylko do wyschnięcia. Okej. Okay.
Nie dałam sobie tu kleju, ale to nic. Bo to jest ta precyzyjna końcówka. Żeby się tam zmieściła. Moja dziura. Mam to zaklejone właśnie taśmą washi, bo zrobiła mi się dziura. Ale wychodzi. Wychodzi dalej. I sobie to tutaj tak damy. Tak i tu motylka. I tu motylka też damy. I może jeszcze jednego. Może tu. A może za bardzo rozrzucone. Może tak damy tego tu. Tego małego tu i tego największego. Tak czy tak? Nie, chyba tak. Dobra, motylki przykleję za chwilę. Najpierw zrobię tym glossy. Pierwszy raz tak mam, że taką mam tutaj powódź. No cóż. Teraz znowu zamilknę. Chyba jest wszędzie. Ale ja nie lubię, jak mi tutaj tak na przykład. Tu mam taką kuleczkę. Tu mi weszło w zagłębienie. I tu. Tu mam jakąś kulkę. Nie wiem, czy to i tak będzie widać pod tym brokatem, bo w sumie chyba nie robiłam tak jeszcze nigdy. Ale wolę sobie to wyczyścić. Tym bardziej właśnie, że brokat może mi się zbić w taką kulkę gdzieś, że będzie go więcej.
A więc wolę temu zapobiec i te dziurki powyczyszczać. One i tak będą klejące. I może tam wejść. No ale zawsze to mniej. Jest kulka. Tu. Okej. Okay. Sypiemy brokatę. Tu mam kartkę z embossingu. Urodziny, więc można błyszczeć. Tutaj nie mam nic, a nie chcę sobie ubrudzić końcówki z glossy, chociaż nie wiem, to chyba tak mi nie wyjdzie, a więc jednak tą końcóweczką. Tutaj, trochę tutaj. To mi ścieka. Tak szybko cieknie z tego glossy. Nie wiem, czy wam też. Czy ja tu coś zepsułam. Tu na tych brzegach jest tak malutko. Dobra. Sypnę sobie tu znowu. Chciałam dmuchnąć, ale to by było dopiero. Dobra. Chyba jest ok. Jutro to sobie po prostu, jak wyschnie, zrobię pędzelkiem albo jakoś mocniej dmuchnę. Spróbujemy to zrzucić. I jeszcze raz dmuchnę mocniej, ale gdzieś poza wiórkiem, bo nie lubię, jak mi się potem to błyszczy. I tak mi się błyszczy, no ale. Zawsze trochę mniej. Okej, tak to wygląda. Tu jeszcze widzę, mam dziurę, ale dobra, to już ją zostawię. I to będzie tak. Tu mam takie urządzenie od pomysł od Grisa Studio na zbieranie brokatu. Nie działa to tak w 100%, bo ja się tam nie staram, ale no i tak jest naprawdę dużo lepiej. Nie no, w sumie jak tak dłużej jadę,
to się zbiera, ale żeby dokładnie to było pozbierane, to trzeba cierpliwości, której mi oczywiście brakuje. I tutaj dniu urodzin. I ten malutki. Tutaj. Okej. I tak wygląda. No nie tak jak sobie wyobrażałam. Myślałam, że bardziej zużyję te pojedyncze kwiatki, no ale wygląda w miarę ok. I stworzyliśmy sobie takie karteczki, wyszło ich 5. No jeszcze mam tych małych bloczków i tych ścinków z dużej, ale znowu może im dam spokój na jakiś czas. Może przyjdzie jeszcze na nie jakaś okazja. 2 takie komunijne. Dwie takie ślubne. I taka z tym brokatem, on jest jeszcze mokry i go nie ruszałam. Taka prosta, urodzinowa. Więc to by było na tyle. Tu jeszcze te glossy dam na te motylki, zapomniałam. Więc to by było na tyle. Dziękuję za wasz czas. Za to, że spędziliście go ze mną. Bardzo mi miło. No i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!